Pluszaki, rozrabiaki. Ukryte talenty. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Pluszaki bawiły się w berka, biegając po całym sklepie, gdy nagle drzwi do pluszakowa otworzyły się. Cst! Słyszycie? Ktoś przyszedł. Ciekawe, czy wybrałby nas na swoje zabawki. Świetny pomysł! Ustawmy się w pierwszym rzędzie na półce, to sprawdzimy. I hop! Nawet na mnie nie spojrzała ta mała. Widać nie wie, co traci. Chyba nie spodobała jej się moja fryzura. Och! Jestem za gruby. Pewnie wolałabym mieć szczupłego pluszaka. I mądrego? Jasne, że mądrego. Na co komu nie mądry pluszak? Poza tym to nie ma nic wspólnego z nami i szkoda czasu na gdybanie. Kochani, każdy z was jest inny i przez to wyjątkowy. Gdybyście byli tacy sami, nie potrafiłbym was rozpoznać. Chodźcie do magazynu. Sprawdzimy, jak dzięki różnicom dobrze was znam. Dziadku, jak ty nas dobrze znasz. I wiesz, co lubimy. A widzicie, jak ważne jest to, abyście się od siebie różnili? Oj, zmęczyłem się tym bieganiem. A mam do naprawienia szyld pluszakowa. Pomoglibyście mi, kochani? Jasne! Chodźmy do warsztatu! I już wszystkie litery odnalezione! I zawieszone w odpowiednich miejscach! To ja je teraz przybiję gwoźdźmi! A ja z przyjemnością zdrapię z nich rdzę! Cudownie! W takim razie ja odmaluję litery, żeby nasz szyld był znów jak nowy! No to do dzieła! Znajdźmy narzędzia! Wspaniale wam się to udało. Szyld jest jak nowy, ponieważ każde z was robiło to, co potrafi najlepiej. Ty, Łatku, masz świetny węch. Nikt prócz ciebie, Tulku, nie udźwignąłby tak wysoko liter. Kolec ma wyjątkowo trafny cios. Zdrapka, ostre pazury i w ogóle zdolności do drapania. A Pusia? Któż lepiej dobrałby kolor i odmalował tak pięknie litery? Proszę pana, chciałabym kupić wszystkie te pluszaki. Byłam tu już rano, ale nie mogłam się zdecydować, bo wszystkie są takie wyjątkowe.